Jubiubiu. Dobra, dzisiaj zagram z Krimem w dżungli. Mniej więcej, może tak. Nie jestem graczem Krima, ale coś tam nim trochę grałem. Nie jest tak najgorzej. Więc myślę, że mogę nagrać jakiś taki lekki poradnik. Aha, ciekawie. Mogę nagrać lekki poradnik do Krima. Ofk, fajnie. Ogólnie w Diany to jest taki ciężki mecz, pamiętaj, jak nie. Healowa i tak samo, więc Black Cleaver będziemy musieli rushować. I to jest Electro Fiutlem. Tef, no dobra. Gulardark. Kolorowo nie będzie, nie? Kolorowo kurwa nie będzie. Czy jak oni to robią? Majcik. Chcemy jak najszybciej wbić te trzy kampy, żeby mieć trzeci level i pójść prawdopodobnie na mida. Szybki gang. Dobra. Teraz skrzydełka. Top się trzyma. Jako taką. Ten puszuje nam idzie. Dobrze. Lepiej dla nas. Zwardował. No, trochę obity. Diana przyszła. Testować mnie nam idzie. I lezie tam szmata. Hekarim w dżungli to jest fajne, że możesz sobie te kampy dosyć szybko robić. Możesz się z nich dosyć sporo leczyć. To jest bardzo fajne w tym czempionie. I to obrony przyjdzie na blue? No nie. Boi się tutaj. Pancia. Więc trzecia minuta, jeden kill. Jakiś LCS-owy kurwa poziomy, ewidentnie. Zajebiście, Diana top. No dobra, to jego... raczej wątpię, jak to mnie zdąży. Ja nie zabiję, co on chce do mnie. Ja nie mam damage'ów, jak Karim jest taką postacią, że on nie ma póki co damage'a. On potrzebuje przynajmniej dwóch itemów. Diana tu gdzieś chyba idzie. Nie, nie idzie, dobra. Bo to można by dojechać. Za sekund, parę. Chcemy, że tribusz jest zwardowany. Nie jest. Aha, to przeczute mieli, ta? To niezłe przeczucie tam. Ups.
Gdzie może być Diana? To nie było chyba. No raczej nie. Ja raczej mnie zabiję. Mogę sobie na spokojnie tą kampę robić. Ty krzyż. Zjebany elegancko. Ja się wracam. Ona się wróciła, bo i temu już. Muszę też przewagę wykorzystywać. Ogólnie ja butów nie buduję jako pierwsza. Poczekam na wejście Olda. Nie, ja wolę w damage. Że coś trochę wolniejsze, ale ten item oddaje więcej niż twoja pasywka. Z tymi całymi butami. Więc wydaje mi się, że to będzie lepsze. Dobra, golemy, ready. Ready meet. O. Gdzie te po? No mi to? Jungle div. Okej. Okay. Nie. To niech sobie będzie to jungle div. To w takim razie grasz sam na topie, chłopie. Prost. No i loj, tak naprawdę nie ma za dużo co zrobić. Idziemy we dwójkę, się wyjebiemy i tyle, no. Gdzie z naszego gameplayu? Flashuję. Flash. Zabijacie go. Może pomocy mi potrzebował. Trochę. Kurwa, o co ci chodzi? Ja pierdolę. Co za szok, nie? Goni mnie przez kurwa tyle czasu. Ała. Teraz zabiję. No jednak nie. Przydałoby się tego smoka zrobić. Nie muszę arkować, prawda? Pewnie, że nie muszę. Bot mi się wydaje, że za dużo traci na tym. Na plate'a, wydaje mi. Dobra. Dark Blue. Blota, raz, jak, tam. I cyk, o podłogę. Aktywujemy, smoka zrobili. To. Idę i raz zrobię. Powiem, gdzie ona jest. Trzeba takie informacje wykorzystywać. Dante. Jeszcze zabili. Elegancja. Mam do Herolda on jeszcze 4 minuty, także na spokojnie, żeby tego Herolda sobie trzymać w pakiecie. I tu zgarniam ile mogę.
Żebym se same plejty wziął sam dla siebie. On ucieknie. Czerwon jest fajną postacią, bo ma co chwilę do swojego, swoją ucieczkę Eiku, swoje combo. Więc dla niego taki matchup jest elegancki. Muszę uciekać. Idę. Możemy się bić, o. Czemu przed jego Erkę? Możesz ty mordę. Upadłem. Niestety. Ogólnie Yomu chcemy. Co do builda. Yomu i chcemy jak najszybciej mieć Tira, żeby stakować sobie już pod Munamanę. To jest obowiązek. Bez Munamany Hekarem jest bardzo słaby. Jak mamy te dwa itemy, to już jesteśmy w miarę silni. Możemy się bić prawie z każdym. Tutaj taką mewkę blitza i TF-a to dobijemy sobie spokojnie. Zwłaszcza, że ten TF jest AP. No, bijemy w nią. Dobra. Już spoko, ona myślała, że go zrobi. No ale się nie spodziewała tutaj wjazdu kolonami na łeb. Czekaj, wjazd udany. Golema omijamy. Trzeba nie spingować. No pewnie widzę. No ale warto spingować smog za minutę. Także żeby się cofnąć już po itema, myślę. 900 golda. To Tiana zabija Gina, okej. Okay. A pingowałem im. Pingowałem. Będę pingować to samo. Ogólnie na dżungli pamiętajcie, żeby Orakla kopywać. Orak jest bardzo fajny. Trzeba obowiązkowy na dżungli. I tak. Tego nie rusz. Bardzo się przydaje. No i gdzie on się cofnie? Mógł się cofać. Chyba, że jakoś pomogę? Mogę nawet zabić ją, pomyślę. Ładnie. Rozjechała, no ale bot do mnie idzie, bo. A, idą do mnie. No dobra. Kurwa. Weź się odpierdol, tu gdzieś Blitzcrank jest. Czemu to wziąłeś? Czego? Czego on to zrobił? Ja wiem, że mi dużo pomogłeś, ale mogłeś nie popierdolić tego. Musi tak nie brać. Ja nie wiem, o co im chodzi. Nie wszyscy się tak tu rzucają. Zobaczą niby fraga.
Biegnę jak op. Ogólnie drugie McFlea. No bo Ekarion polega na movement speedzie, więc taki champion czy polega na tym wszystkim. Nie może wytłumaczyć. Idzie 9 damage'u, który się przekłada, w sensie movement speed przekłada się na damage. Więc to jest prosta zależność. Im więcej movement speedu, tym większy damage. W tym momencie mam na przykład 9 bonusowego atak damage'u. Tu no to widzicie, machasz sobie taki w okręgu swoim toporkiem. W cię leczy, dodaje magiczny damage. 15 armor. No 15 armor dostaje. Magic Resist tutaj jeszcze się leczy z tej kanto. Przyspiesza cię. Daje nakap. Lekki. RK. Heal. I tyle. Idę. Chyba nie trafiłem. No nie trafiłem, nie mnie zabija. Jakbym trafił Erkę. Gość robi poradniki, Erką nie trafia. Standard. No co, trudno, no. Miał fartę. No ale nie wiem, żeby grać i loj, musisz być taką. Nie wiem, biją cię w domu, nie w szkole. Gracz i loj, jak na to pluje. Pluje na to. Dobra, ale zabite. Po co ty to bierzesz? Po co on to bierze? No dobrze, ale po co z Dark Sealer byłeś na supporcie? Człowieku. Ja się poświęciłem, ale... Ale też dzisiaj w sumie nie musiałem się poświęcać, no po prostu zostawić sobie uciec, przeżyć. Byłoby lepiej. No ale... Trudno. Jedna śmierć w tym czy w tamtym. Ja bym liczył. Kto by to interesował? No nie umierają. Dobra. Lubisz Freda? Co pod? Dobra, no bo to. Bejtuj tam. Zbierz go. Ups. O, jeszcze ja bym pewnie umarł. Nie chciałem tam wbijać, bo... Dobra, cofamy się. By na mano. Nie wystakowana. Serio. Duży Jerki. A, która nie ma Jerki, to się nie pije. Miał Jerkę, to tak. Jeszcze jeden wiosk bym go zrobił. Stracę czas na to. Dobra, Rush Black Cleaver.
Się minusa krema jest taki, że on jest strasznie squishy. Ma damage, ale jest squishy. Czyli squishy, no, szybko ginie po prostu. Nie ma smajta, no ale Podejana raczej to nie podejdzie. Zbyt duża przewaga. No jest. Easy. Jeszcze blue przygarnę. Nie, w ogóle jest na topie. Czemu nie poczujemy w drugą stronę? Idziemy? Dobra, to idziemy w takim razie. Aha. Nie super baron. Nie elegancko, to jest baron za darmo. Za friko. Nie ma warda. Fajny tipet. Właśnie Kakarim jest bardzo fajną postacią do takiej miamerki. Ona da erkę, ty dajesz swoją markę i tyle. Cio. Właśnie mówię, Kakarima ma priorytet prawie we wszystkim, nie? Kościół taki rzuca sobie stuna. Ale jak ty już masz zasięg na tym twoim, na twojej metu i tak w niego wlecisz. Więc to jest strasznie OP. To jest bardzo fajny skill. Więc na przykład taki Warwick w ciebie się rzuci. I ty masz E. Na arce na przykład się Warwick rzuci. Ty dajesz E, to i tak on dostaje tego stuna. Po 600, 750 Gatli jeszcze i dostęp. $20. Dobra. Idealnie. Black Cleaver budujesz dlatego, bo ten item daje ci przebicie, nie? Jeszcze przebicie, w sensie redukuje pancerz, nie? Na 6 sekund. Ty testujesz mu, więc spida jeszcze. Dużo bije. No powiem, że nie. Okej. Fajnie było cię polknąć. Wiem, że z takim do mnie powinienem chodzić. Ale trudno. Kiedyś jeszcze smite leczył, nie? Jak miałeś swoje, bo to wtedy się przyznała. Przywracaj sobie w pib. To była fajna kora. No nie. Chciałem wbić, ale nie ma żadnych kamp do zrobienia. Aha. Fajnie. Rozpędziłem się, ale co wcześniej nacisnąłem.
Ogólnie chcemy to jeszcze przede wszystkim, nie? Ja dlatego odbudowałem Black Cleavera pierwszego, bo potrzebuję przebicia na to wszystko. I teraz idziemy standardowego. Standardowego widna. I trzy podstawowe itemy, nie? No ale przede wszystkim chcemy mu na mana. Smok zaraz staje. To włócznie budujemy i później te co? To wszystko, nie? Wszystko co potrzebujesz, ten Hekarim robi. Wszystko ci zrobi. Rylki wrzucę od razu na tym miniaturce. Żeby nie było, będą runki. Pakujemy się w nią? Pakują do walizy. Muszę być zielony, czy zagrać? Zielony nie byłby taki głupi. Dlatego chyba nie ma to, że robisz jedną kampę, masz połowę HP przywrócone. Od razu się przyjemnie gra jak masz normalny team. Upadłeś. Dobra, cofko. Dobra. Zabijam je. Kumię zabijam. I dałem mi... sporo damage'u. Będę sporo. Jak na mnie udacznika, to sporo mi dała. Baronik. Wziąłem w sumie szatana, bo ja bym się to 1000 golda na sobie. Czerwoń kontra Eloy, bo poda to. Dobry chłop jest. Pężny. Ready? Dobry. Baron, chodźcie broda. Żydów. Czy jak się w nich wpierdolę? Dzięki. Ten co mnie zignajtował. No nie pomogę ci. Wisi głowa.
Dawaj, możemy wbijać. Jezu, to mnie trafia. Ale to ma damage. No ci, kręcę. No. Czy się drodą leczyło? Ciekawe. Szybko. Szybko się leczy. 36. Ups. Ja nie drogę, nie? Akurat by mi się skończyło. Włączmy to. No nie miałem już. Miał to. Się cofnął do bazy i kupił, to bym ją zabił, tak to. Ops. Trudno. No dobra, wygraliśmy tę gierkę. Przejść po prostu iść tego doktora zatraszować i to. Ale no mówię. Tak wygląda właśnie Hecarim. Wybierze się w takiego DDC i go nie ma. Z dziadą właśnie może jest problem, bo ona to akurat kontruje. To jest kontra. No, Hecarima. Miałem jest lekki problemik. Ale resztę to ewidentnie sobie ściągasz. No, plus się Eli. Bardzo przyjemna postać. Runki to dla my gramy plus Turasza. Ja mówię, ja tu wszystko posklejam. W drugim zielone. Na leczenie. Spoko, można lecić na damage. Też oddaję. Ostatni chcemy deadlance. Nas nie oszatowali. Kończymy? Kończymy. Jest. Kończmy tę grę. O! Trochę uderzył. Chyba padłem, ale zniszczy się kto to już. Rzad robi, a jednak nie robi. Czemu nigdy nie możemy skończyć? Za te chyba wolałem wbity, nie róbcie tak. To jest poradnik. Jak się nie wbijać? No. Tak, ładnie. Ona cepa. Co jest? Nie tak. Już. O, tam została, dobra. No czerwo nie robi. Dobra, red, blue, baron. Co ty robisz? Dobrze się czujesz? No i blu.
Uciekłem. Gdzie no? No dobra. Ej się, kochanie. Nie, jeszcze idzie. No i bijcie tam, kto co. Zaraz już chyba skończymy. Dzięki.